Chcesz otworzyć paczki lub kupić zawodników? Do tego potrzebujesz końców. Znajdziesz je u superkońcy.pl. Zaufany dostawca oferujący również cyfrowe wersje gier na PlayStation 4 z kodem Kinetic 5% zniżki. Link w opisie, polecam. Okej, okay, oczywiście na początku przepraszam was za jakość dźwięku, ponieważ jest on z kamery. Nie mam tutaj dostępu do mikrofonu, no to co? Oj, zacznijmy od wylosowania, dla kogo w kolejności będziemy tutaj patrzeć na drużynę, a więc tutaj mieszam, żeby nie było wszystko wymieszane. No i może najpierw tutaj zobaczymy, czy to będę ja, czy to będzie Ambros. Za chwilę wszystkiego się przekonamy o wszystkim. Dlatego tak, pierwsza drużyna będzie wylosowana dla mnie, druga oczywiście, druga karteczka, żeby nie było tutaj nieporozumień. Druga drużyna dla Ambrosa. No to co, przejdźmy teraz do koszyczka. No i zobaczymy, kto zagra jaką drużyną. Mieszamy, aj, żeby tutaj było wszystko widać. Mieszamy, no i może ta. A więc, o Boże. A więc ja będę grał Dundalkiem, bo to jest pierwsza wylosowana drużyna. No oczywiście, niestety, drugą, oj, przetarłem karteczkę. Drugą wylosowaną drużyną będzie Legia Warszawa. No to co? Oddaję już głos komentatorom. Pierwszy mecz pomiędzy Dundalkiem a Legią Warszawa w czwartej kolejce eliminacji do Ligi Mistrzów. 20 lat bez Ligi Mistrzów w Polsce, 21 lat bez Ligi Mistrzów w Warszawie. Dzisiaj ostatnia szansa Legii Warszawa. Na stanowiskach komentatorskich Kinetyk oraz Ambros. No i cóż, trzeba zacząć to spotkanie i trzeba zacząć to spotkanie od zwycięstwa, bo tutaj no Legia musisz, tutaj nie masz żadnych... Nie ma teraz oczekiwań, tak naprawdę są faworytami i tylko zwycięstwo się liczy. Ale nie to będzie, już tutaj Dundal przechodzi do ataku. Uwaga, bo jest na lewym skrzydle zawodnik irlandzkiej drużyny, ale na szczęście wszystko zażegnane. Dundalk, no teoretycznie drużyna, która jest mistrzem Irlandii, teoretycznie drużyna, która pokonała ostatnio Batę Borysów. No ale nie ukrywajmy, tutaj Legia jest zdecydowanym faworytem i każdy inny wynik niż tylko zwycięstwo byłoby tu co czymś złym. I mamy 1-0 w 14 minucie. 15 minuta. No, dobrze się zaczął ten mecz dla Legii. Bardzo dobrze. Gol na wyjeździe to zawsze się niesamowicie przydaje drużynie. Tutaj fantastycznie zrobił to Aleksandrów. Strzał z pierwszej piłki. To było najważniejsze, żeby poszli za ciosem. Tutaj czaruje z piłką. Teraz czaruje w środku boiska. Udało mu się przejść paru zawodników. Do Michała Kucharczyka. No i... Oj, Kucharczyk. Trzeba docenić, że trafił światło bramki, ponieważ u niego to nie jest częste. Ale znowu Legia atakuje i strzela za pola karnego. To znaczy może tak z linii, ale to są już dalsze odległości. Oni wiedzą, że tutaj Dundalki... Oni wiedzą, że Dundalk tutaj będzie bronił w własnej bramce tak naprawdę, we własnym polu karnym i dlatego takie uderzenia z dystansu naprawdę... Im bliżej spotkania, ten musieli bardziej przycisnąć, ponieważ grają u siebie, a na pewno w Warszawie łatwiej im nie będzie o wynik. Ale brawo, Kusek, po raz kolejny, cześć. No, dzisiaj póki co prawie bezbłędny. Priowicz znowu się doleta, ależ bramka! No tego by się chyba nikt nie spodziewał, że będzie strzelał z tej pozycji. Stadiony świata, Aleksander Priowicz. No to był na pewno bardzo dobry nabytek Legii, bardzo bramkostrzelny zawodnik obok Nikolicia. No bramkarz popełnił tutaj fatalny błąd. On źle się ustawił. On chyba czekał na to, aby Priowicz tutaj przyjął tą piłkę, a Szwajcar no zrobił to fenomenalnie. Ale teraz też niepotrzebnie czekał na piłkę. Oj, tam będzie chyba żółta kartka znowu później. Wychodzi z kontrą. Oj, i to jest szansa. Macmillan? Boże, ale... co on zrobił? No na szczęście. Sam na sam z bramkarzem i... No fatalne uderzenie, jakby rzekł to Michał Kucharczyk. Ale jeszcze, Horgan, jednak... no i to tam. Jest... Pazdan. Horgan tu się zabawił no i będzie rzut karny, to Pazdan sprokurował tą jedenastkę. Troszkę zbyt wcześnie chyba poszedł z tym ślizgiem. No, tak, troszkę za wcześnie i zawodnik Dundalk to wykorzystał. Tutaj jeszcze... No ale Macmillan, on ma szansę tutaj Dudka. Zrobić cokolwiek. Macmillan, no troszeczkę w środek bramki, ale to się udało, no i Dundalk tutaj tak naprawdę przed własną publicznością łapie kontakt.
Pytanie tylko, czy to tak naprawdę cokolwiek pomoże, bo Legia oprócz tego rzutu karnego, no jedna sytuacja wcześniej Macmillana, a tak, no dobrze gra w obronie, tutaj nie ma się gdzie przedrzeć, więc zobaczymy. Legia to tak naprawdę druga akcja Dundalk dopiero od początku spotkania. Jadłowiec, strzał z dystansu, ale... Niczym zawodnik Dundalk kilka minut wcześniej. Sędzia już tutaj łapie się za gwizdek, patrzy na zegarek, pytanie, czy tylko pozwoli tutaj kontynuować jeszcze tą jeszcze jedną gospodarza akcję, może dać jedną akcję. I teraz znowu uwaga, trochę. Bo to jest szansa na dośrodkowanie. Malarz, brawo, Malarz. Z problemami, ale broni, i no i sędzia kończy. Kończy tę pierwszą połowę, rezultat 2-1, no i cóż, podsumowując przewaga pierwsze Legii. 45 minut, to jest zdecydowana przewaga Legii, czy w statystykach, czy na boisku, czy w technice piłkarzy, no ale cóż. Masz coś do skomentowania jeszcze odnośnie tych statystyk, które widzimy na ekranie? No widać, że Legia dominuje tak naprawdę, a Dundalk liczy tylko na jakieś szybkie akcje. Dwie się udały, jedna wpadła, no i teraz trzeba uważać, aby nie dopuszczać w ogóle Irlandczyków do naszej bramki. Myślę, że Legia gra obecnie na tyle dobrze, że taka wpadka nie powinna się zdarzyć. No cóż, przejdźmy już do drugiej połowy spotkania, czekamy na kolejny gwizdek arbitra. Czekamy już na pierwszy gwizdek arbitra w drugiej połowie i zaczęli. Rozpoczęła drużyna gospodarzy. No i cóż, zobaczymy, czy dalej będą kontynuować swoją grę, czy tym razem na przykład wyjdą troszeczkę bardziej ofensywnie, no bo nie ukrywajmy, na stadionie Legii Warszawa może być na pewno zdecydowanie ciężej niż tutaj. Ale uwaga, bo to jest dobre podanie, ale Rzeźniczak fenomenalnie. No i znowu uwaga, Rzeźniczak. Ale znowu Rzeźniczak, on jest dzisiaj wszędzie tam, gdzie go potrzeba. Naprawdę... bardzo dobrze to robi, no i Chlusek, no również świetny zawodnik. W dzisiejszym spotkaniu widać, jak on gra, zarówno w napadzie, jak i w obronie. Znowu Prijović, znowu z dystansu Prijović. I znowu to wpada. No, bramkarzowi będzie się śniły te strzały Prijovicia po nocach. Kolejne bardzo dobre uderzenie Szwajcara. No, dzisiaj faktycznie jest w formie... Nie wiem, czy trener kazał mu tak strzelać, czy takie strzały ćwiczył na treningach. No ale zobaczmy tą akcję jeszcze raz. Bardzo dobre uderzenie. No i wydawałoby znowu się, że bramkarz był dobrze ustawiony. A tutaj znowu ten znalazł lukę. Znalazł lukę tak naprawdę. Znalazł sposób na tego golkipera. Aleksander Prijović. Oj, teraz faulowany. Będziesz wolny. Do tego rzutu wolnego myślę, że podejdzie nasza gwiazda, a więc Kucharczyk. Czy Dundalk w tym momencie ustawi się na słupku, jak to mieli z Batem Borysów? Tak jest, biegnie jakiś piłkarz na słupek i wybija. Słupek. Nie, czy to był słupek, czy to piłkarz wybił? No, chyba jednak słupek, chyba to piłkarz, zaraz się przekonamy. Czy wcześniej, ale to jeszcze powtórka bramki. A nie, to jest powtórka bramki Prijovicia, a więc tutaj nie będzie już powtórki, niestety realizator, ale to bramkę, to piłkarz wybił, ponieważ mamy rzut rożny. Teraz Shields. Dobre zagranie, ale tutaj, no, czy dojdzie jakikolwiek zawodnik do... piłki, jak ale to tutaj się potoczyło, ale... no było zamieszanie jeszcze, gdzieś to jeszcze, nie koniec cały czas tej akcji. Jest groźnie. Jest wejście w pole jeszcze? Karne Legii, jest i strzał i jest bramka, niestety. 3-2, a więc to co mówiliśmy, Legia tutaj no miała zejść do obrony, miała troszeczkę tutaj uważać na tą bramkę, a tymczasem po zejściu dość prostym tutaj nabrał się obrońca Legii Warszawa. A no zauważmy, i zawodnik. Że w polu karnym Legii było z 5-6 zawodników i tak naprawdę nikt jakoś ostro nie atakował. Teraz się zobaczymy, uważać. Czy sędzia puści tą akcję. Puścił. Więc jest jeszcze okazja. No ale dobrze, dam, dobrze to zrobił pas dam, jeszcze? Ale jeszcze. Uwaga, bo ale to jest spokojnie. Ależ fantastycznie. Z dużym no i spokojem spotkania. I tą akcją kończymy to spotkanie. No myślę, że zasłużone zwycięstwo Legii. Za chwilę zobaczymy jeszcze statystyki tego spotkania. Ale myślę, że naprawdę to, co zrobiła tutaj warszawska ekipa, zasługuje na słowa uznania, choć były pewne wpadki. No na pewno, no mogli to spotkanie wygrać, myślę, spokojnie 3-0, gdyby nie błędy. I wtedy o wynik w Warszawie nie musielibyśmy się martwić, a tak... Niestety cały czas jest groźniej. Kto zwycięży, jeszcze nie jest nie można tego przewidzieć, ale Legia jest na pewno dużo bliżej. Podobało nam się to spotkanie, dziękujemy za oglądanie, mam nadzieję, że również Państwo będą przed telewizorami z nami za tydzień w Warszawie, wtedy kiedy Legia będzie mogła przypieczętować awans do Ligi Mistrzów pierwszy raz od 20 lat. Czekamy na tą Ligę Mistrzów, mamy nadzieję, że uda się do niej awansować. Ze stanowisk komentatorskich żegnają Państwa Kinetyk oraz Ambros. Dziękujemy i do zobaczenia.